Czas na potrójne espresso. To zaczynamy przy naszych łączach skarbowych, na naszych łączach skarbowych. Właściwie dwie panie poseł, Iwona Arendt, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam się wszystkich serdecznie. I pani profesor Jolanta Senyszyn, świeżo upieczone koło sejmowe PPR. Dzień dobry. PPS. Tak. PPS. PPS. Socjalistyczny. Przepraszam, PPS. Bo powiedziałem PPR, tak spojrzałem na członkinie i członków tego koła i to PPS mi nie pasowało i instynktownie przerobiłem na PPR, ale może nie, może niepotrzebnie, PPS, niech będzie. To pani profe... Ja usłyszałam PPS, bo podobno każdy słyszy to, co chce słyszeć. Nie, to oczywiście żart, oczywiście słyszałem PPS, ale nie mogłem sobie złośliwości odmówić na początek z tym PPR-em, ale to osobiste kwestie, po prostu rodzinnie z PPS-em są związane i czasami wydaje mi się, że osoby, które były bardzo liberalne gospodarczo, nagle zakładają partię czy koło PPS, to wydawało mi się ciekawym konceptem. Właśnie, a propos tego ciekawego konceptu, pani profesor, jaka jest polityczna płaszczyzna powstania nowego koła w Sejmie? Jak wszyscy wiedzą, byliśmy w gronie reformatorów nowej lewicy. Nie godziliśmy się z niedemokratycznymi praktykami, z jednoosobowym, autorytarnym zawieszaniem członków partii, członków zarządu, wiceprzewodniczących partii, z tym, że przewodniczący Czarzasty jednoosobowo nie przyjmował starych, sprawdzonych działaczy do frakcji, przez to zostawali nagle poza partią, bez praktycznie możliwości jakiegokolwiek odwołania się, bo Krajowy Sąd Partyjny twierdził, że z formalnego punktu widzenia nieprzyjęcie zostało uzasadnione tym, prawda, że się nie podobają przewodniczącemu, a w merytorykę to sąd nie wchodzi. W związku z tym chcieliśmy zmiany. Liczyliśmy na to, że może jeszcze coś się poprawi podczas kongresu, no ale wtedy okazało się, że inny kandydat na współprzewodniczącego partii z frakcji SLD nawet nie został dopuszczony do głosu. Pani profesor, ponieważ... czysto personalny spór o to, jak zarządzać partią, spór o to, że przywództwo Czarzastego jest autorytarne, a może jest coś głębiej, bo w tej uchwale, które państwo podpisali, pani profesor, również jest także element, że lewica Czarzastego nie jest tak bardzo antypisowska, jakbyście chcieli. Że to jest, znaczy, tu jest przede spór. Wszystkim lewica Czarzastego jest niewiarygodna jako członek antypisowskiej koalicji, która ma przywracać demokrację w państwie, skoro właśnie zniszczyła demokrację wewnątrzpartyjną. No, ja jestem nauczycielką od wielu, wielu lat. I wiem, że można uczyć tylko własnym przykładem. I właśnie niskie notowania nowej lewicy wynikają z tego, że co innego głosi, a co innego robi. No również na sztandarach jest chociażby równość kobiet i mężczyzn, a na 51 kluczowych stanowisk centralnie i w województwach, no proszę zgadnąć, ile jest kobiet? Nie chcę zgadywać, powinienem to wiedzieć. 14, niecałe 14%. No więc jak można wierzyć partii, że ona chce parytetu i równego udziału kobiet w rządzeniu Polską, jak w rządzeniu partią dopuściła tylko 14 kobiet? A ja już myślałem, że chodzi o to... Przewodniczących z ramienia SLD nie ma żadnej kobiety w województwach. Wśród sekretarzy jest jedna kobieta, a razem tych właśnie to 7 kobiet, ostatnie to wszystkie są z wiosny. Pytanie za to nowe koło PPS w polskim Sejmie, koło senacko-poselskie, bo dwójka senatorów tam jest. Pani profesor, pani poseł, bo ja już myślałem, że chodzi wam o to, że Włodzimierz teraz jest dogadany cicho z Prawem i Sprawiedliwością, że jego przywództwo polega na tym, że on ma tajne konszachty z premierem Kaczyńskim, spotykają się pokątnie wieczorami na herbatach i ustalają strategię. No, gdyby to było tajne, to
nikt by o tym nie wiedział. A właśnie, może wy się dowiedzieliście tego... Ale oczywiście nie podoba nam się taka polityka tajności. Nie podoba nam się to, że bardzo dużo decyzji jest podejmowanych poza... Było podejmowanych, no teraz to zobaczyli, już nie będziemy tego na szczęście ani oglądać, ani firmować. Było podejmowanych poza statutowymi gremiami partii, a także w klubie poza statutowymi gremiami. To już naprawdę ostatnie w Platformie klubu. Wylądujecie, pani profesor. Ostatnio wszyscy wiedzą, mówiło się, że rządzi tam triumvirat, prawda, trzech tenorów. To prawda. No to my nie chcemy triumviratu, my chcemy prawdziwej demokracji, wolności, swobody. I to, że chcemy robić to, co uważamy za stosowne. Pani profesor, czy wlądujecie w Platformę? Ostatnie pytanie w tej kwestii. Czy ten marsz skończy się, w Koalicji Obywatelskiej? Nie, no właśnie, gdybyśmy chcieli przejść do innego ugrupowania, to nie zakładalibyśmy koła PPS, a kolega Rozenek i ja nie wstępowalibyśmy do PPS-u. Chcemy prawdziwej, demokratycznej lewicy. Mieliśmy bardzo dużo głosów niezadowolenia naszych wyborców z tego, co się dzieje w nowej lewicy i wręcz no, z naciskami, że trzeba coś zrobić. I właśnie i zrobiliście koło PPS-u. Największa partia w Prawo i Sprawiedliwość, pani poseł Iwona Arendt, długo się przysłuchiwała temu, no ale siłą rzeczy mamy nowe ciało, to musimy przepytać, co to ciało polityczne oznacza, co oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości, jak wy na ten rozum na lewicy patrzycie, pani poseł? Patrzymy bardzo spokojnie, bo od dłuższego czasu było widać, że na lewicy jest spór. To już na zjeździe, prawda, pani profesor, wiem, że występowała tak, nie zgadzając się z pewnymi rozwiązaniami lewicy, oczywiście, które w pewnym sensie wprowadzają jakąś zmianę w ogóle w polityce i w Sejmie. No, czy jakościową zmianę to zobaczymy. Na razie wygląda na to, że jakościowa zmiana raczej nie będzie, bo powstaje następny antypis. Ja wolałabym, żeby jednak powstawały koła czy partie polityczne, które będą miały programy i na te programy będziemy mogli rozmawiać, tak, i się spierać. I pewne programy, które będą nas łączyć, możemy wspólnie dla Polski wprowadzać, a pewne rzeczy nas będą dzielić i tutaj będziemy w sporze. Natomiast ja słyszę, że ponownie powstaje koło, które w ogóle mnie nazwa to rozwaliła, bo Polska Partia Socjalistyczna. No ja już naprawdę, ja pamiętam czasy PRL-u i do nich nie chciałabym nigdy, przenigdy wrócić, ani na pewno moja rodzina nie chciałaby wrócić. Jak słyszę w nazwie socjalistyczna, to już w ogóle rozwala mnie to na łopatki. Więc jeszcze raz powtarzam, na program, jeżeli byłby program, możemy rozmawiać dla Polski o rozwiązaniach, natomiast tutaj widać, że będzie następny antypis. Pani poseł, to warto tylko przypomnieć, że wśród pięciu ojców polskiej niepodległości dwóch było z PPS-u, Piłsudski i Daszyński, więc to jest partia, która ma niezwykłe zasługi dla polskiej niepodległości. I... Oczywiście, tylko to był inny PPS niż tutaj reprezentujący no, posłowie i senatorowie obecni. Też miałbym takie obiekcje. Jeżeli chodzi o te ideały wolnościowe i ideały socjalistyczne, to PPS się nie zmienił. Natomiast warto jeszcze przypomnieć i myślę, że PiS to powinien doceniać, że to właśnie rząd Moraczewskiego, który był tylko przez 2 miesiące, od połowy listopada do połowy stycznia, od połowy listopada 2018 roku do połowy stycznia 2019 nie, roku, no, rząd Moraczewski... to przez 2 miesiące zdołał wprowadzić 8-godzinny dzień pracy, prawo wyborcze powszechne również dla kobiet, prawo do strajku, Państwową Inspekcję Pracy, a także ubezpieczenia chorobowe,
A więc to, co rząd PPS-u zrobił dla Polski, to jest oczywiście niewyobrażalne. Ale pamiętajmy też, że rząd PPS-u, rząd Morawieckiego, jedną rzecz podzielił na lewicy, bo oni powiedzieli: budujemy niepodległą Polskę, nie łączymy się z żadną rewolucją światową, budujemy niepodległe państwo polskie. Teraz jest spór, czy tworzyć Federację Europejską, czy nie. Jakby w narty stał Daszyński, Moraczewski, Piłsudski, powiedzieliby: my chcemy niepodległej Polski, a co powie koło PPS-u? Powie: chcemy niepodległej Polski, czy chcemy Federacji Europejskiej? No, my mamy niepodległą Polskę, natomiast niestety z zachwianym trójpodziałem władzy, niszczonym przez PiS i z zachwianą demokracją przez to. Ach, pani profesor, nie o to pytałem, pytałem o program nowego rządu niemieckiego Federacji Europejskiej. Wszyscy nasi założyciele to chcieliby właśnie ścisłej współpracy z Unią Europejską i przyjaznych stosunków ze wszystkimi państwami. Ale czy chcieliby federacji? To już jest pytanie, na które tutaj nie odpowiemy, chyba że mielibyśmy wirujący stolik albo jakieś inne możliwości. Oczywiście, pani poseł, ale to jeszcze zanim się odniesiemy, już może temat historyczny, tej nazwy historycznej znieśmy, bo jest temat całkiem współczesny, Rondo Praw Kobiet w Polsce w miejsce Ronda Romana Dmowskiego, więc też będzie historia, ale jak najbardziej współczesna. Mam dwie, panie poseł, na łączach skype'owych. Mam nadzieję, że cały czas tak jest, że nie ma jakichś kłopotów. To może najpierw do pani poseł Iwony Arendt. Na ile tego typu zmiana dla pani jako dla kobiety jest istotna i jest ważna, żeby zamienić Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet? Dla mnie ważna jest właśnie walka o wolność Polski, a Roman Dmowski był jednym z ojców naszej niepodległości. I dlatego, proszę bardzo, Rondo Kobiet jak najbardziej może powstać, ale niekoniecznie tam, gdzie jest Rondo Dmowskiego i ojca naszej, jednego z ojców naszej niepodległości. A jeszcze tutaj tylko chciałam jednym zdaniem dołożyć. Oczywiście, że Piłsudski też tworzył, był w PPS-ie, tak? Tylko że to był inny, i mówiłam o tym, to był inny PPS. Nie pluli na Kościół. Nie, naprawdę to zupełnie inne wartości reprezentowali niż dzisiejsze próbują założyciele nowego dzisiaj PPS-u mówić, tak? Plując na Kościół, mówiąc o tym, że to jest wolność. Więc ja się z tym nie zgadzam i tutaj te porównania raczej słabe by były. Natomiast jeszcze raz mówię, Rondo Praw Kobiet jak najbardziej, ale niekoniecznie w tym miejscu. I po to, żeby zniszczyć pamięć o jednym z ojców założycieli naszej niepodległości. Na to zgody naszej niepodległości. Pani profesor, wasza jedyna radna lewicy się wstrzymała, Monika Jaruzelska, w tej sprawie. Platforma przegłosowała samodzielnie tą zmianę w Radzie Warszawy. Jest potrzebna w tej chwili Polsce tego typu walka, żeby usuwać jeden symbol na rzecz drugiego? Nie dało się tego rozwiązać bardziej koncyliacyjnie? Szczególnie, że wiele partii mówi oczywiście, czemu nie, Rondo Praw Kobiet też nam się podoba, tylko niekoniecznie kosztem Romana Dmowskiego, którego można mieć różne zdanie, ale był polskim patriotą i jest jednym z założycieli naszej niepodległości. Też mam ambiwalentne uczucia, jeżeli chodzi o takie zmiany. Od 90 roku krytycznie podchodzę do właśnie takich zmian, wyrzucania części bohaterów polskich, dlatego że byli właśnie związani na przykład z ruchem robotniczym. Tak było w Gdyni, w Czerwonych Kosynierów. To były właśnie oddziały bojowe PPS-u, które broniły i walczyły z hitlerowcami dłużej niż na Westerplatte. I mimo że ich ulica nazywała się tak od powojny, czyli przez 50 lat, to wrócono rzekomo do tradycyjnej nazwy ulica Morska, dlatego że taka była przez lat kilkanaście od założenia Gdyni. A więc jako osoba przeciwna takiemu wyrzucaniu na śmietnik jednych bohaterów, żeby ich zastępować innymi, no mam wątpliwości, czy akurat Rondo Romana Dmowskiego powinno być zmieniane, natomiast Rondo Praw Kobiet jak najbardziej powinno być. Kobiety są dyskryminowane, powinny dostać nie tylko rondo, ale powinny dostać swoje prawa. Oczywiście z nowymi, jakby nazywaniem nowych miejsc jest o tyle problem, że te nowe są na ogół na peryferiach, natomiast na Rondo Praw Kobiet powinno być gdzieś w centrum
centrum Warszawy, ale uważam, no, jest że rondo 40-latka, wydaje mi się, 40-latek nie jest największym polskim bohaterem, jest nieopodal. Tak, dlatego właśnie uważam, że trzeba poszukać w centrum, wśród takich rond, które no, jakby bez mniejszych, również bez tworzenia mniejszych konfliktów społecznych mogą być zmienione. I co to będzie czy za ja symbol? Jeszcze... Tak, oczywiście już pani poseł oddaje głos, co to będzie za symbol, że rondo 40-latka, czyli najbardziej znienawidzonej osoby w lewicowym świecie, mężczyzny w średnim wieku, jest rondo praw kobiet. Czyż to nie byłoby w wymiarze nawet takim paneuropejskim albo w ogóle zachodnim zwycięstwo ruchu feministycznego nad mężczyznami w średnim wieku, zamiast ronda 40-latka, rondo praw kobiet, to oczywiście z przymrużeniem oka pani poseł Iwona Arendt się odnosi. Słuchamy. Ja tylko chciałam tutaj dodać, że ja mam wrażenie, że próba zmiany nazwy tego ronda, akurat dokładnie tego ronda, to jest taka próba prowokacyjna, tak? Bo przecież wnioskodawcy wiedzą o tym, że są ronda właśnie nieopodal i różne miejsca, gdzie można by było całkiem spokojnie próbować tak zmieniać nazwę i może byłaby zgoda wszystkich, tak, radnych Warszawy, nawet i Prawa i Sprawiedliwości, gdyby jakieś rondo czy jakąś ulicę zmieniać na praw kobiet, ale mam wrażenie, że właśnie to rondo i zmiana z Romana Dmowskiego na prawa kobiet to jest właśnie celowe działanie polityczne, żeby robić rozróbę, awanturę, a nie po to, żeby rzeczywiście uhonorować kobiety. I ja jeszcze dodam... Jeden temat, bo pani profesor powiedziała, musimy o tym powiedzieć. Jeszcze jedno zdanie. O prawach kobiet mówiła pani profesor. Że kobiety są dyskryminowane. Takie zdanie padło. Ja chciałam się odnieść. Ja uważam... Uważam siebie za kobietę feministkę, konserwatywną feministkę, czyli ja bym chciała, żeby prawa kobiet były dokładnie takie same jak mężczyzn, nic więcej, nic mniej, nic więcej i żeby one były przestrzegane i tylko tyle. Ale ja rozumiem, że pani profesor chodziło o prawa reprodukcyjne. Tutaj, jeśli pan redaktor, ale przepraszam bardzo. Nie, to teraz pani profesor odpowiada. Chociaż... Rację, pani posłance, kobiety powinny mieć dokładnie takie same prawa jak mężczyźni, ponieważ równość nie polega na tym, żeby komuś dawać więcej praw, tylko żeby były one równe. Natomiast kobiety wciąż są dyskryminowane ekonomicznie, mają zdecydowanie niższe wynagrodzenia, nawet pani na tych profesor, samych stanowiskach. Jeżeli pani pozwoli... To tylko pani profesor, szybko jeszcze pani poseł... Mają niższe emerytury. Kobiety są przede wszystkim dyskryminowane w ten sposób, że w większości są ofiarami przemocy domowej. Z tym, że najlepiej dyskryminację kobiet na świecie, a Polska nie jest przecież tutaj jakimś wyjątkiem, chociaż oczywiście no, w naszej części świata jest lepiej niż w Afryce czy w Azji. Natomiast stanowimy połowę ludzkości, wykonujemy 3/4 ludzkiej pracy i otrzymujemy za to w skali świata 10% światowego chociaż wynagrodzenia. Akurat w Polsce, kobiety jak się patrzy na Unię Europejską, to różnica płac między płciami jest jedna z mniejszych. Większa jest w Niemczech. Tak, wynosi w Polsce około 10%. W Niemczech 20 parę. A w Unii około 17%. Natomiast obawiam się, że będzie to bardzo trudno zlikwidować, ponieważ są stosowane różnego rodzaju wybiegi przy zatrudnianiu mężczyzn. Na przykład i z tym trzeba walczyć i z tym też będzie, jak rozumiemy, trzeba walczyć Prawo i Sprawiedliwość. Aż widziałem gdzieś sondaż, gdzie wiemy, że już w Polsce mamy na tych średnich menedżerskich stopniach więcej kobiet niż mężczyzn. Nie wiem, czy ogólne gospodarce, czy tylko w pewnych sektorach, ale to mnie zaciekawiło, że w Polsce kobiety na kierunkowych stanowiskach już gdzieniegdzie dominują i może i słusznie. Ale na najwyższych stanowiskach. A cały czas my, mężczyźni. Mężczyzn wystarczy pani poseł Iwona Arendt na koniec. Ja Morawieckiego, gdzie kobiet jak na lekarstwo. O właśnie, w rządzie kobiet nie ma.
Pani poseł Iwona Arendt odpowiada. Są w rządzie kobiety. Jest zaledwie 3% kobiet. Właśnie. Są w rządzie kobiety. Wie. W lewicowym rządzie pamiętam Leszka Millera, też słabo było z kobietami, także trzeba uderzyć się we własne piersi, tak? Ale ja chciałam powiedzieć, bo tu pan redaktor poruszył kwestię, że w zakresie praw reprodukcyjnych, że chodziło pani o tak. Pani poseł Arendt, pani profesor... To ja powiem tak. Kobiety oczywiście zachodząc w ciążę, nie zachodzą sobie tak o właśnie z powietrza, tylko do tego potrzebują drugiej osoby. I tutaj jestem przeciwna temu, żeby dyskryminować mężczyzn, jeżeli chodzi o decydowanie o ciąży, o zdrowiu dziecka jeszcze nienarodzonego. Dlaczego my mężczyzn... Tu muszę postawić kropkę, bo to jest temat, który zawoła dyskusję, której nie skończymy, żeśmy 3 minuty po czasie. No, pani profesor Jolanta Senyszyn, koło poselskie Polska Partia Socjalistyczna. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I pani poseł Iwona Arendt, Prawo i Sprawiedliwość. Do zobaczenia. Dziękuję. Do usłyszenia za chwilę trochę gospodarki w poranku wnet.